bohaterką wieczoru była amerykańska mezzosopranistka o hinduskich korzeniach Bina David. W sali marmurowej śpiewaczka opowiadała o swoim dzieciństwie w tradycyjnej hinduskiej rodzinie, edukacji i karierze, ubarwiając te wspomnienia odpowiednimi do swoich doświadczeń ariami operowymi. Spotkanie z Biną David poprowadziła Ewa Kopacz-Ferza, z jej występem akompaniowała na fortepianie Małgorzata Den. Ostatni, finałowy koncert festiwalu już w najbliższą niedzielę. W ogrodzie przy domu Urbańczyka wystąpi zespół Liarmen, który zabierze słuchaczy w muzyczną podróż do Hiszpanii.